Mieliśmy dziś długi dzień, więc Michał napisał mi tekst, a ja go tylko czytam, nie ręczę za to, co znajdziecie w dzisiejszym fleszu. Zdobywca gwiazd. Speedrunnerzy znowu w akcji, a Elden Ring jest ich nową piaskownicą. Od premiery najnowszej produkcji studia From Software minęły niecałe 2 tygodnie, a już youtuber Niko Bellic ustanowił rekordowy czas przejścia gry bez ani jednej śmierci, przechodząc ją w około 2,5 godziny. Ciekawe, co by było, gdyby tylko nie musiał wiecznie odbierać telefonów od Romana. Dziś realizowaliśmy swój stream promujący polską zbiórkę Gracze Ukrainie, ale w akcję pomocy włącza się cały świat. Zainteresowani mogą kupić paczkę o nazwie Bundle for Ukraine i przy wydaniu minimum $10 otrzymacie dostęp do prawie 600 gier wideo. Choć sama paczka zawiera też inne bajery, jak choćby podręczniki do gier RPG, zbiórka już osiągnęła ponad $2 miliony. Crucible od Amazon Games okazał się porażką, a serwery zamknięto w ciągu 5 miesięcy od debiutu. Jeden z deweloperów pracujących nad grą ujawnił niedawno, że studio jest dość kiepskim miejscem pracy ze względu na bardzo złą organizację działań, niekompetentne kierownictwo i brak możliwości rozwoju w dziedzinach innych niż własne stanowisko. Firma przy okazji ma się bać, że sama wyszkoli sobie konkurencję, która pogrąży ich działalność. Och, biedaczki. PC-towcy nadal nie mogą kupić za normalne pieniądze kart z serii 3000, a tutaj już pojawiają się przecieki na temat ich następców. Według kanału Moore's Law is Dead, nowy RTX 4090 ma zwiększyć liczbę FPS-ów w grach o około 80-110% w porównaniu do RTX-a 3090, a do tego możliwa jest co najmniej podwojona wydajność ray tracingu. To wszystko okupione oczywiście zwiększonym poborem prądu. Radziłbym już powoli kupować mocne zasilacze, ale w sumie nie ma po co, bo i tych kart też żaden szary człowiek nie zdąży kupić. Człowiek, którego nikomu chyba nie trzeba przedstawiać, dołącza do FaZe Clanu, czyli jednej z najpopularniejszych organizacji e-sportowych na świecie. Snoop od dawna siedzi w temacie gier, a teraz w ramach FaZe będzie nie tylko jednym z twórców treści, ale również członkiem zarządu. Z okazji rozpoczęcia współpracy na socialach FaZe opublikował krótki film promocyjny ze Snoopem w roli głównej. Choć z Batmanową serią kojarzy się przede wszystkim studio Rocksteady, ci zajęci są teraz pracą nad Suicide Squad. Twórcy Batman Arkham Origins ostro piłują za to Gotham Knights i wygląda na to, że w końcu dopiłują do finiszu. Za pomocą Bat Twittera poinformowali o Bat dacie premiery, którą jest 25 Batdziernika tego roku. Bataliony fanów Batatów z batonami w rękach już ładują baterie na Batmanowy spin-off. Michał, nawet nie uduszę, po prostu urwę ci łeb. I to by było na tyle tego, oh no, Batflesha, nice.